Witam Państwa najserdeczniej. Kolejny odcinek z serii o podatkach i prawie podatkowym stanowi kontynuację tej części poprzedniego odcinka, która koncentrowała się wokół zagadnień niedziałania prawa wstecz. Zresztą wracam do tego problemu w istocie po raz trzeci, bo już przed ponad około rokiem też na ten temat miałem taki nie za długi odcinek związany właśnie z pojmowaniem retroaktywności i starałem się w tym przypadku odnieść się niejako do tych myśli, które z jednej strony są w ogóle wątkiem takim poznawczym, teoretycznym, bardzo ważnym. Kiedy działanie prawa wstecz jest działaniem, które możemy uznać za delikt ustawodawcy, czyli że ustawodawca, prawodawca szerzej, wprowadzając ów przepis, który powoduje działanie, tak jak rozumieliśmy, no wiadomo, że to jest zawsze w czasie teraźniejszym, że w sensie to jest taka pewna metafora, nie ma działania prawa wstecz, prawo nigdy nie działa wstecz, ono jest zawsze zastosowane w czasie teraźniejszym, natomiast może dotyczyć, jakby wyciągnąć z przeszłości zdarzenia, które wtedy nie podlegały, a teraz na przykład podlegają opodatkowaniu. Czyli musimy, to jest próba odpowiedzi na pytanie, które przypadki tak pojmowanego, czując tu pewne zastrzeżenie, do którego zresztą za chwilę nawiążę, że kiedy to prawo retroaktywne jest działaniem, jest prawem wadliwym w tym znaczeniu, że można mu postawić zarzut, że nie jest prawem, czyli jest sprzeczne z normą wyższego rzędu, normą konstytucyjną, która zabrania ustawodawcy, gwarantuje obywatelowi, nie tylko zresztą, ale on jest najważniejszy, że prawo nie będzie działało wstecz w tym znaczeniu, że zdarzenia przeszłe, które w momencie zaistnienia nie podlegały opodatkowaniu, bo to o to głównie chodzi, nie będą wstecznie, tu w cudzysłowie, opodatkowane, a także nie będą wyżej opodatkowane lub wstecznie nie odbierze się na przykład określonych przywilejów podatkowych. I to, co chciałbym dzisiaj rozwinąć, co zresztą wiązało się z pewnymi sugestiami, za które oczywiście jak zawsze serdecznie dziękuję, wiąże się z pojmowaniem tej retroaktywności jurysdykcyjnej i retroaktywności ex lege. To jest tak jak w ogóle wiemy, że to jest ta różnica między prawem zamierzonym, prawem odczytanym i prawem jurysdykcyjnym jest naprawdę ważna i pod każdym względem ma znaczenie, to rozróżnienie ma znaczenie praktyczne. No, dam przykład najprostszy. Podatnik, patrząc się na przepis prawa, który interpretuje jego w celach normatywnych treść tego przepisu, dochodzi do wniosku, że ten przepis prawa ma moc wsteczną, bo nawet bezpośrednio to wynika z jego treści i jest to moc wsteczna, korzystna dla obywatela. Co to znaczy, że z mocą wsteczną, interpretując treść przepisu, określa on normę prawną, która dotyczy sytuacji zaistniałych przed wejściem w życie tego przepisu, czyli podatnik mówi, jak czyli w prawie odczytanym dostrzegam przywilej podatkowy, uprawnienie, szerzej uprawnienie, które dotyczy stanów przeszłych
i te stany przeszłe przed wejściem w życie z tego przepisu będę mógł, przecież nie wstecznie, tylko w czasie teraźniejszym, ale, ale odwołując się do stanów przeszłych, inaczej opodatkować, na przykład niżej opodatkować lub nie opodatkować. Czyli na przykład wynika stąd, że ta czynność jest zwolniona od podatku z mocą nie od dnia, czyli nie od momentu wejścia w życie danej ustawy, tylko że te czynności na mocy przepisu przejściowego stosuje się do czynności wykonanych przed tą datą. No i podatnik dochodzi do wniosku, że on na podstawie tego odczytania, czyli na podstawie na podstawie swojej inwencji, czyli dokonując tego prawa odczytanego, na przykład składa z tego tytułu korekty deklaracji, albo na przykład nie koryguje deklaracji, bo nie opodatkował tych czynności, czyli bo już ich nie opodatkował, wtedy one były opodatkowane, teraz już nie są, składa wnioski o stwierdzenie nadpłaty, czyli działa oczywiście, że w czasie teraźniejszym, ale korzystając z przywileju mocy wstecznej w tym potocznym tego słowa znaczeniu od nowego przepisu. I jeżeli składa wniosek o stwierdzenie nadpłaty, no to wszczyna w istocie postępowanie jurysdykcyjne. I może się okazać, i bywa, że tak się okazuje, że pogląd władzy wykonawczej i sądowej na temat treści normy prawnej jest inny. Że on dostaje decyzję o odmowie stwierdzenia nadpłaty, że jednak to w rozumieniu i nie na zasadzie, że tam stanu nieudowodniono lub stan faktyczny jest inny, tylko że w tym niespornym stanie faktycznym organ podatkowy odmawia stwierdzenia nadpłaty, albo na przykład odmawia i sąd też podziela ten pogląd, że ten przepis nie jest przepisem o charakterze, czyli nie tworzy prawa działającego wstecz, gdyż w prawie, i wtedy się pojawia ta druga twarz prawa jako prawo jurysdykcyjne, że pogląd prawny sądu lub organu jest inny od poglądu, co jest oczywiste, że może tak być, od poglądu wyrażanego przez obywatela, który to prawo stosuje, czyli to prawo, które my nazwaliśmy i nazywamy prawem odczytanym. I pytanie pierwsze, które tu pojawia się zupełnie praktycznie, które z tych praw okazuje się ważniejsze? Jak wiemy, w sprawie oczywiście ważniejszym jest prawo jurysdykcyjne. No bo to w tej sprawie wydano decyzję lub prawomocną, lub też wydano wyrok, który mówi nie, treść normy prawnej, którą stosuje władza wykonawcza lub sądownicza jest inna od tej treści normy prawnej, którą ty ukształtowałeś w prawie odczytanym. No stąd przecież wiemy, że pojawia się owa analiza orzecznictwa jako tego, że tego źródła poznania poglądów władzy na temat władzy wykonawczej, władzy sądowniczej, na temat treści norm prawnych. Czyli one w tym momencie usuwają w danej sprawie, bo przecież to nie są rozstrzygnięcia o charakterze generalnym, no chyba, że na podstawie tego zostanie podjęta uchwała, która będzie wyrażała pogląd praw, ogólny pogląd w tej sprawie, jako pogląd interpretacyjny, ale tylko wtedy. I no i mamy do czynienia z taką dwoistością bardzo często, że podatnik, ten, który złożył korektę deklaracji, on nie wykazał i wykazał z tego tytułu nadpłatę z wyniku wstecznego zastosowania normy prawnej
jednak ten pogląd nie został podzielony w prawie jurysdykcyjnym i w związku z powyższym została on jego wniosek o jakby zastosowanie prawa wstecznego okazał się nieskuteczny, natomiast obok tego są podatnicy, którzy nie złożyli wniosków o stwierdzenie nadpłaty, ale nigdy tych czynności nie opodatkowali, w związku z powyższym oni już nie opodatkowując ich, uznając, czyli funkcjonują jednocześnie w prawie odczytanym poglądy, które są sprzeczne z prawem jurysdykcyjnym i to nie jest nic oryginalnego, tak często bywa. Natomiast ważniejszym, trudniejszym zagadnieniem jest problem przeciwny, czyli sytuacja odwrotna. Czyli mamy do czynienia z mocą wsteczną, czyli działaniem, ale nie tworzącym uprawnienia, nie statuującym uprawnienia, tylko obowiązek. Czyli tej sytuacji, którą z reguły uważa się za niezgodną z normą wyższego rzędu, czyli z normą konstytucyjną, czyli nie można wstecznie nakładać obowiązków, czyli nie mogą obowiązki, zwłaszcza zobowiązania podatkowe albo wzrost zobowiązań podatkowych być, nie mogą być normatywnie stanowione w stosunku do zdarzeń, które są przed dniem wejścia w życie, a nawet z okresem, nawet w okresie zbyt krótkiego vacatio legis, to też uznaje się za niezgodne z tym okresem, to jest zupełnie inne zagadnienie, czyli tam dostatecznego uprzedzenia, czyli że podatnik powinien być obywatel dostatecznie wcześniej uprzedzony o określonej treści prawa, zmienionego prawa, nie działającego wstecz, a w tym przypadku to brak dostatecznego vacatio legis też jest uznawany za wadliwy. I w tym momencie pojawia się, ten dylemat jest inny i jest ważniejszy. Czy jak podatnik sam skoryguje deklarację, czyli zastosuje w prawie odczytanym normę o skutku retroaktywnym, czy to jest skuteczne? Tak, to jest skuteczne, no bo złożył korekty deklaracji, wykazał zaległości. Mamy domniemanie działania, że domniemanie, że takie jest zobowiązanie, jaka jest kwota wyrażona w deklaracji. W związku z tym podatnik to zastosował. Problem pojawia się wtedy, kiedy on tego nie stosuje, bo niekiedy się robi tak, że się stosuje tego rodzaju przepis, czyli stosuje się normę o skutku wstecznym, a potem wnosi o stwierdzenie nadpłaty, tak też bywa w życiu. Ale zakładam, że taką sytuację przeciwstawną, podatnik nie składa korekt deklaracji. Nie składa za okresy, co do których, kierując się zasadą ogólną, że prawo nakładające obowiązki lub zwiększające obowiązki nie działa wstecz. No i wtedy oczywiście, dopóki on nie złoży tych korekt, stan jest taki, jaki wynika z jego nieskorygowanych deklaracji lub... Natomiast gdy organ wszczyna postępowanie, no to oczywiście problem rozstrzyga się już w postępowaniu podatkowym, a potem sądowo-administracyjnym i wtedy może nastąpić bezpośrednie zastosowanie zasad wyższego rzędu i uznanie, że w tej części, chociaż niektórzy twierdzą, że może to zrobić tylko Trybunał Konstytucyjny, natomiast sądy administracyjne stosują taką zasadę pominięcia, że to prawda nie może orzekać o niezgodności z prawem ustawy z konstytucją, natomiast może nie zastosować przepis, który jest niezgodny, znaczy normę prawną wynikającą z przepisu, która jest normą ustawową, a ta norma jest sprzeczna z normą wyższego rzędu, jakim jest norma konstytucyjna zakazująca działania mocy wstecznej. I wtedy oczywiście musi rozstrzygnąć to prawo jurysdykcyjne, czyli te, które wynika, które zostanie ukształtowane w orzecznictwie sądowym. No, niekoniecznie może to się rozstrzygnąć na etapie postępowania podatkowego, ale to bardzo rzadko, bo przecież no, organy to już na pewno i słusznie nie czują się kompetentne do badania zgodności z prawem, z konstytucją treści
norm prawnych wynikających z ustaw i rozporządzeń podatkowych. Kończąc, dziękując Państwu najserdeczniej za uwagę, ten wątek starałem się rozwinąć niejako w odpowiedzi na to, co Państwo co sugerujecie i co oczekujecie tego rodzaju poruszenia tych problemów. Na koniec pewien, jeśli pozwolicie, dziękując za uwagę, ciekawa sugestia z jednego z wykładów, odnosząc się już trwają one już nawet częściowo stacjonarnie, odnosząc się do tego podziału na prawo zamierzone, odczytane, jurysdykcyjne i postulowane. Spotykając się z aplauzem słuchaczy, jeden ze studentów powiedział, że jeszcze jest piąte prawo niedoczytane, a zwłaszcza jako prawo będące najczęstszym, czyli norma prawna wynikająca z niedoczytania przepisów, co charakteryzuje, on bijąc się w piersi powiedział, że charakteryzuje to zwłaszcza podatników, którzy nie są w stanie tego wszystkiego doczytać, ale także i sądy i organy, które też nie są w stanie doczytać wszystkich przepisów i bardzo często orzekają, tworząc normę prawną, nie na podstawie prawa przepisów, które zostało odczytane, czy on odniósł to do przepisów, tylko do przepisów niedoczytanych, co jest w jakimś sensie i żartem, ale i stwierdzeniem pewnego faktu. Niestety coraz częściej, bardzo często tworzymy normę prawną na podstawie niedoczytanych przepisów, gdyż nie jesteśmy nawet w stanie ogarnąć ich treści albo dostrzec bogactwa wypowiedzi normatywnych w tym zakresie ustawodawcy i szerzej prawodawcy. Dziękuję Państwu za uwagę. Pozdrawiam Was najserdeczniej. Dziękuję.